Okej, najpierw chcę takie gofry. Gotowi? Miley, coś nie tak? Nie wiesz, jak zrobić gofry. Szczerze mówiąc, to nie, ale spróbuję improwizować. Jajka? One zawsze się przydają do wypieków. Teraz mąka. No i cukier. Mała Margo uwielbia wszystko, co słodkie. I jeszcze troszkę. Muszę teraz to wszystko wymieszać. Całkiem fajnie. Jakie słodkie. Ciasto gotowe. Gdzie gofrownica? Nie otwiera się. A, nie z tej strony. Wlewamy ciasto. Wyrównujemy. To całkiem łatwe. Włączamy i czekamy. Tylko gofrownica chyba szwankuje. No dobra. Postawię ją na kuchence. Dodam tylko troszkę więcej mocy. Ojej. Ojej. Pali się! Gdzie moja gaśnica? Najważniejsze to bez paniki. Pożar ugaszony. Co z moim gofrem? O nie, jest spalony. Dobra, już zrobiłam ciasto na gofry. Pozostało je tylko usmażyć. Ale zdecydowałem się na nietypowe rozwiązanie. To będą piękne gofry. Na pewno misi króliczek zrobią większe wrażenie niż kratka. A co tam u konkurencji? O rany boskie! Rączko, mój wierny sługo, dziękuję za pomoc, ale to ciasto zupełnie się nie nadaje. Brakuje mu czegoś takiego okropnego. Na przykład żelków w kształcie oczu. Muszę spróbować. Nie patrz tak na mnie. Po prostu muszę to zrobić, zanim wsypię to do ciasta. No, teraz to ja rozumiem. Gotowe. Sprawdźmy. Rewelacja. A co tam u pana, pani napuszony kucharzu? U mnie? Jak mnie nazwałaś? Dobra, daj spokój. Jestem zajęty czymś innym. Dodam bite śmietany. Przykryję drugim gofrem i mogę podawać. Nie ma szans na wygraną. Rączko, czego chcesz od szefa kuchni? Jesteś dobrym stworzeniem, po co ci te żarty? Ojej, szef kuchni dawno się tak dobrze nie bawił. Rączka jest mistrzem łaskotek. Spadaj stąd! Spadaj stąd, ty pasożycie, wynoś się! Odejdź od moich idealnych gofrów! O nie, co ja zrobiłem? Zepsułem własne smakołyki! Nie zdążę nowych przygotować! No dobra, smacznego! No w końcu! Co to jest? Wygląda jak stara gąbka. A to? Niby fajne, ale wyglądają, jakby je ktoś już przeżył i wypluł. Ale smakują nieźle. A co to jest? Otworzę. Wow! Gofry z oczami! Spróbuję. Ale odlot! Wygrana! Brawo, Wednesday! Gratulacje! Przejdźmy do kolejnego etapu. Tym razem chcę koktajl mleczny. Zrobi się. Kuchenne arcydzieła już nadchodzą. Dobra, zacznę od udekorowania tej pięknej szklanki syropem czekoladowym. Tak robią tylko prawdziwi profesjonaliści. Teraz muszę zanurzyć czekoladową szklankę w kolorowej posypce. Sama szklanka już wygląda apetycznie, a to dopiero początek. Teraz bierzemy blender i przygotujemy sam napój. Słodki koktajl mleczny. Mała Margo będzie w niebo wzięta, zapewniam was. Wystarczy zmieszać świeże, pyszne mleko i jej ulubione lody. Margo uwielbia truskawkowe, więc to będzie shake truskawkowy. Zamykamy i czekamy. Przelewamy to do naszej ślicznej szklanki. No i ostatni szlif. Słodkie dekoracje. No jak bez tego? A co robi Wednesday? Rączko, moje domowe laboratorium jest gotowe. Dziękuję. Zamierzam zrobić najbardziej spektakularny koktajl mleczny w życiu małej Margo. Napełnię kilka probówek magicznymi płynami. Ich chemiczny skład jest ściśle tajny. Teraz czekamy, aż mieszanka przedestyluje się do drugiej kolby. To bardzo ważny proces. Rączko, podpal to.
Pospiesz się. No, od razu lepiej. Podgrzejmy naszą niebezpiecznie smaczną mieszankę. Teraz potrzebuję 2 kostek suchego lodu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zakładamy rękawiczki. Pora przelać nasz napój do szklanki. Wow, no jestem genialna. Wygląda rewelacyjnie. Ja też skończyłem dekorować mój koktajl. Jest niesamowity, prawda? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Wow. Wow, ekstra. A co ja mam? Sprawdźmy. Ekstra. Wszystko mi się przyda. Najpierw wsypię lód do szklanki. Teraz dodam pyszną gumę Hubę Bubę. Troszkę kwaśnych cukierków w płynie. I kwaśny proszek. No i pamiętajmy o cukierkach. Dużo cukierków. Ale fajnie mi to wyszło. Całość zaleję Sprite'em i Fantą. Zamykamy. Mieszamy. No i można podawać. Dodam jeszcze słomkę. No brawo, już nie mogę się doczekać, kiedy Margo spróbuje tego wszystkiego. O rety! Wygląda tak magicznie i pysznie. Zacznę od tego zielonego. Aj! Jakie to kwaśne! Ochyda! Co to za wieża ze słodyczy? To wszystko dla mnie? No to próbuję. Wow, ale dobre! Spróbuję teraz słodkich dekoracji. Też są pyszne. No nie wiem, czy coś da radę to przebić. Spróbuję ostatniego koktajlu. Cukier uderzył mi do głowy. Czuję wszystkie moje ulubione cukierki i kwaśny musujący proszek. To jest przepyszne. Gratulacje, Maylee. Wygrałaś. Co tym razem sobie życzysz? Tosta z dżemem? To chyba nic trudnego. Jako profesjonalista nie mogę sobie pozwolić na korzystanie z gotowego chleba. To wszystko chemia. Zrobię własny chleb. Ten przepis został mi przekazany przez moją mamę, a jej przez jej mamę, a jej mamie przez jej mamę, no i tak w nieskończoność. Dodam barwników i wszystko porządnie wymieszam. Teraz to rozwałkuję. No i ułożę warstwy jedne na drugiej. Całość zwijamy. Pozostało tylko to upiec. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam ten zapach świeżego chleba. Spójrzcie na mój gotycki toster. Włożę do niego ten zwykły, niestety niegotycki chleb. Musi się trochę przyrumienić, aby uzyskać przerażająco chrupiącą skórkę. Co ty robisz, rączko? Mój toster działa idealnie. Sam się o tym przekonałeś. No to kontynuuję. Margo chciała dżem, ale o wiele lepiej będzie z ostrym sosem Tabasco. Każdy lubi pikantne przyprawy. Dodam jeszcze czerwonej papryczki. Wygląda rewelacyjnie. No i mój chlebuś gotowy. O rety, ledwo powstrzymuję się, żeby tego nie spróbować. Muszę go pokroić na równe kromeczki. To jest po prostu przepiękne. Ale kształt mi się nie podoba. Zmienię to. No teraz to ja rozumiem. Dodam bite śmietany i owoców. No co za niesamowita słodka kanapka. No i mamy to. Tęczowa przekąska gotowa. A ja czekam, aż mój chleb się zarumieni. O, gotowe. Jaki piękny. I się nie przypalił. Czas posmarować to Nutellą. Ale oczywiście najpierw muszę spróbować. Ojej, jakie to jest dobre. Nie mogę się zatrzymać. Zazdroszczę, Margo. O nie, ręka mi utknęła. Wednesday, pomóż mi.
Jasne. Tylko nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, bo rączka będzie miała koleżankę. Wiesz co? Jest okej. Mam tu żelki w kształcie wstążek. Położę je na tostach. Tak też wygląda świetnie. Podgrzeję je trochę, żeby się roztopiły. Ludzie, gdzie moje tosty? Wszyscy gotowi? Dobrze, bo Margo już się dopomina tostów. Wow, no w końcu. Zacznę od tego. Wygląda tak jak na obrazku. Ale na dzień jest jeszcze piękniejsze. Trochę suche, ale daje radę. A co my tu mamy? Czaszka? To na pewno Wednesday. O nie! Ostra papryczka! Ratunku! Nie tego chciałam! A co tu jest? Spróbuję. Wow! Smakuje niesamowicie. Wygrywa ten tęczowy tost. Brawo! Szefie, no gratulacje! Naprawdę jesteś genialny. Proponuję zacząć od czegoś naprawdę smacznego. Niech to będzie koktajl. Zrobię Kate taki koktajl, że padnie z wrażenia. Gdzie jest mój kociołek i stara książka z przepisami? Dobrze, że zawsze noszę te rzeczy ze sobą. Robienie koktajlu zacznę od robaków. Po nich do koktajlu wrzucamy karaluchy. I oczywiście dodamy zielony śluz. Ale to jeszcze nie wszystko. Ale paskudnie to wygląda. Tak jak trzeba. Teraz dodamy jeszcze całą rybę. A żeby ości nie przeszkadzały w piciu, po prostu wyrzucamy szkielet. Muszę to teraz porządnie wymieszać. Co za obrzydliwość! Co by tu zrobić? Wiem, dlaczego po prostu nie połączyć ulubionych napojów gazowanych Kate? Sprite, Fanta i cola są dokładnie tym, czego potrzebujemy. Wszystko otwieramy i dokładnie mieszamy. Dobrze, że trzymałam je w mojej przenośnej lodówce. Są takie zimniuszkie. Jakie pyszne. Ojej, przepraszam. To kolejny dowód na to, że są pyszne. Pozostaje tylko dodać słomkę. W ogóle nie macie pojęcia, jak robić koktajle. Każdy normalny koktajl jest mleczny. Mleko trzeba zmieszać z lodami, a następnie powstałą mieszankę zabarwić w fajne kolory. O tak, wtedy wyjdzie nam prawdziwa tęcza. Kilka minut i koktajl prawie gotowy. Pozostaje tylko przyozdobić go pitą śmietaną i prawdziwą tęczą. Jestem pewny, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Gotowe! Kate, pozostaje ci wybrać, który koktajl smakuje najlepiej. A ja wiem, który. No co za różnorodność! Zacznę od tego, który wygląda na najbardziej pospolity. Myślę, że spodoba mi się koktajl Betty. Jest naprawdę smaczny. To tak jakby wypić wszystkie moje ulubione napoje gazowane. I odpowiednio beknąć. Zobaczmy, co ma dla mnie Wednesday. Ojej, co się dzieje? Czy tylko ja to widzę i czuję? Aj! Co za dziwny efekt. Ten koktajl smakuje po prostu obrzydliwie. Pozostaje mi spróbować, co szef kuchni dla mnie przygotował. Jego tęczowy koktajl wygląda ekstra. Jest taki dobry. Nawet pomysł z przekąskami w kształcie tęczy jest po prostu genialny. Podoba mi się. To zwycięzca. No wiedziałem, że wygram. Teraz chcę, żeby każdy z was zrobił mi burgera. Nie ma nic prostszego. Trzeba zacząć od usmażenia kotleta. Chodzi o to, żeby nie przesadzić. Kotlecik musi być soczysty. Oj, Wednesday, po co ci ten palnik? Po prostu mam swój sposób na smażenie kotleta. Po co zadawać sobie tyle trudu? Przecież jest toster. Przełamię kotlecika na pół
i włożę go do środka. Muszę tylko poczekać. Ojej, szef kuchni już robi warzywa. Jasne, bo chcę, żeby burger był soczysty, a każdy kawałek warzyw przesiąknięty świeżością. Najwyższy czas na złożenie mojego okazałego burgera. W tym celu polewam bułkę sosami, następnie kładę kotleta, dalej układam warzywa, a wszystko to zwieńczy kolejna bułka. Ale to jeszcze nie koniec. Będzie super, jeśli dodam trochę sosu serowego. Dzięki niemu burger od razu będzie smaczniejszy. No brawo! I co w tym takiego? To przecież tylko zwykły burger. To, co ja zrobię, naprawdę zasługuje na najwyższą pochwałę. Przepis jest całkiem podobny, tylko mój burger będzie wyglądał jak ogromny czarny pająk. Gdzie jeszcze widzieliście tak rewelacyjne rozwiązanie? Wow! Co tak pachnie swalenizną? O nie, to mój kotlet! Wyskoczył z tostera, muszę go teraz złapać. Ojej! Kurczę, jak mam zrobić burgera? To wygląda nie bardzo apetycznie. Ale nie szkodzi. Myślę, że troszkę warzyw i sera uratują sytuację. Krojenie pomidora jest zbyt nudne. Muszę go po prostu spłaszczyć. Gotowe. Z wierzchu dodam sera. I dołożę drugi kawałek chleba. A okrągły kształt bułki po prostu wygryzę własnymi zębami. Właśnie w ten sposób. Tadam! Smacznego, Kate! Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wednesday, znowu zrobiłaś coś strasznego! Betty, nie spodziewałam się, że zrobisz tak okropnego kotleta. Nie będę jadł tego okropieństwa. Pająka Wednesday zostawię na koniec. Szefie, twój burger będzie pierwszą rzeczą, której spróbuję. Nie jest zły. Co prawda dość przeciętny. Spodziewałam się czegoś więcej. Dobra. Sprawdźmy pajączka. O nie! Nie wiedziałam, że on żyje. Stop! Nie możesz ode mnie uciec. Zjem cię. Ojej, Wednesday, jestem zaskoczona. Ale twój burger okazał się naprawdę dobry. Gratuluję, wygrałaś. Hurra. Tym razem zróbcie dla mnie ciasto. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Spróbujemy. Rączka. Będę potrzebowała twojej pomocy. Zagnieć mi ciasto. Dobra. Gotowe. Teraz je rozwałkujemy za pomocą wałka. Okej. Czas, aby wyciąć z ciasta potrzebne nam kształty. Rączka, znów potrzebuję twojej pomocy. Już wygląda bardzo fajnie. Najwyższy czas polać te rączki pysznym syropem truskawkowym, który bardzo przypomina krew. Co za masakra! Zdecydowanie bym tego nie zjadł. Dlaczego? Przecież to tylko jadalne ręce. Dla mnie wyglądają bardzo smakowicie. Okej, czas wstawić moje ciasto do piekarnika. Zobaczymy, co powie Kate. A ja zrobię ciasto, korzystając z bardziej klasycznego przepisu. Początek jest całkiem podobny do przepisu na mleczny koktajl. Trzeba zabarwić lody i wszystko dobrze wymieszać. Oczywiście dodam jeszcze różne inne kolory. Wszystko musi być wyraziste. A powstałą masę troszkę rozpuszczę, żeby nie była tak gęsta. Następnie rozprowadzę ją na podstawie ciasta. Każda kolorowa warstwa jest nakładana stopniowo, jedna po drugiej. A na koniec trzeba dodać jeszcze troszkę bitej śmietany. I oczywiście kolorową posypkę. Kolorowy tort lodowy gotowy. Moje własnoręcznie zrobione ciasto też jest już prawie gotowe. Pozostało tylko zrobić paznokietki z orzeszków. Okej, w tej książce jest bardzo szczegółowo opisany przepis na ciasto. Więc nawet ja mam jeszcze szansę na wygraną. Najpierw zrobię masę. Do tego potrzeba mąki, cukru, jajek i odrobiny soli.
Można to wszystko ubić mikserem, którym nie umiem się posługiwać. Dobra, mam swoje ręce. Mogę przecież ich użyć. Gotowe. Zobaczmy, co dodamy dalej. Okej, książka mówi, że czas na dżem. Ale pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Ej, straszna ręko. Czego chcesz? Wynoś się stąd. Zasłaniasz mi przepis. Aha, czas włożyć ciasto do piekarnika. Już czuję, jakie to będzie dobre. To moja szansa na wygraną. A może powinnam zostać szefową kuchni? Mam talent. Co tak pachnie spalenizną? A, to pewnie gdzieś tam od sąsiadów. Ojej! Dobrze, że przyszłam. Inaczej ominęłoby mnie takie show. O, oto i moje ciasto. Starałam się. Oj. Betty, wierzę, że się starałaś. Ale niestety nie zjem tego węgla drzewnego. Ale ten piękny placuszek szefa kuchni chętnie spróbuję. Ojej, jaki piękny. Wow. Jak super wygląda. Jakie zimniuszki! Uwielbiam lody! To mi bardzo smakuje. Wednesday znowu wymyśliła coś dziwnego. Mam nadzieję, że to jest jadalne. Mmm! Jakie pyszne! To smakuje jak ciasteczko z McDonalda. Wednesday, wygrywasz tę rundę! Bo jestem najfajniejsza i najlepsza. Chcę zjeść... słodki żel. Zróbcie go dla mnie. Oczywiście. Pewnie. Zrobię to. Żel? O, mam tu fantę. Otworzę ją. Jakoś ciężko mi idzie. Chyba coś się dzieje. Kurczę. Jednak nie. Mam pomysł. Potrzymaj to, proszę. Okej, jeszcze tylko troszkę. Oj! Oddaj, zanim wszystko się wyleje. Kurczę, dziękuję. Mimo wszystko spróbuję. Uważaj, żebyś się nie udławiła, Emmo. Wspaniała fanta, ale potrzebujemy słodkiego żelu. Dlatego dodam miotku. Mmm, pyszności. Trzeba go spróbować. Pachnie niesamowicie. O, tak. Miam, miam, jak słodziutko. Zjem jeszcze troszkę. Wlej to do butelki. Oj, właśnie, żel. Jeszcze tylko trochę. Jakim ty jesteś obżartuchem? O, tak. Teraz można wlać. Kurczę, została tylko jedna kropelka. O nie, skończyło się. Muszę coś wymyślić. Mam. Dokąd idziesz? To jest to. Kochane pszczółki, teraz wezmę od was ul z miodem. Ojej, ojej, dlaczego jesteście takie złe? Po co tu przyleciałyście? Ledwo zwiałam! O mój Boże, to było straszne! Teraz mam prawdziwy miód. Jest go tak dużo, jest pyszny. O tak, troszeczkę. Naleję go do butelki i zakręcam. Teraz trzeba tym porządnie potrząsnąć. Super, żel jest już prawie gotowy. A, no tak, trzeba włożyć go do lodówki. No, już lepiej. Teraz pozostaje nam tylko czekać. Garnek na swoim miejscu. Mam pięknego pająka. Wspaniałego karalucha. Gałązka piołunu. I cudowne piórko. Niesamowita pigułka do smaku. I oczywiście magiczny eliksir. To będzie wspaniały żel. Nie możemy też zapomnieć o mackach ośmiornicy. Dodadzą twista. Teraz to wszystko wymieszam. I gotowe. Wspaniały żel. Palce lizać. A ja wezmę Hubę Bubę. Jest taka pyszna. Jaka piękna, smaczna, długa guma. Tego właśnie potrzebuję.
Włożę ją do blendera. Napełnię go po brzegi. O tak, a teraz to wszystko zblenduję. Wezmę najlepszy miód. Właśnie taki. I teraz to wszystko wymieszam. No to jest to. Wyszedł mi idealny żel. Na pewno jej się to spodoba. Teraz przeleję to wszystko do butelki. Właśnie w ten sposób. No i schłodzę to odrobiną płynnego lodu. Tylko spójrzcie, zamarza na naszych oczach. Mój żel i tak jest najsmaczniejszy. Stylowy wygląd, niezapomniany posmak i oczywiście odrobina brokatu. Magiczny, chłodzący brokat. Co może być lepszego? Myślę, że już jest gotowe. Wow, jaka zimna, ogromna butelka. Super. Tylko spójrzcie. Ojej, od czego zacząć? Bardzo chciałabym spróbować tego niebieskiego. Co za kolor. Pyszności. Rewelacja. Ale co to jest? Czy to pszczoła? Jakie dziwne. Ale spróbuję reszty. Ten różowy wygląda smakowicie. Jakie to pyszne. Super, można też nadmuchać balona. Bardzo zabawne i smaczne. Spróbuję trzeciej propozycji. Jest trochę mało apetyczna, ale i tak skosztuję. No dobra. To jest całkiem, całkiem. Ojej, co się ze mną dzieje? Lepiej nie będę tego piła. Dobrze, różowy jest najlepszy, wygrywa. Brawo ja! A teraz chcę lizaka. Takiego jak ten. Takiego pięknego. Wiem, co zrobię. Wezmę lalki. A dokładnie tylko jedną część. Oderwę ręce. Po co one lalce? Włączam kuchenkę. Dodam cukru. Wody. Wymieszam to wszystko. I zrobię naprawdę dobre lizaki. Oczywiście dodam do tego czarny kolor. Trzeba zadbać o to, by było pięknie. Wygląda rewelacyjnie. Teraz wszystko przeleję do szklanki. I wetknę do tego rączki lalek. Właśnie w ten sposób. Następnie wyjmujemy gotowe lizaki. To jest to. Palony cukier na rączkach wygląda jak rękawy wieczorowej sukni. Co by to wymyślić? O, łyżka, nada się. Posypuję ją cukrem. I użyję palnika. Tak będzie o wiele szybciej. Ojej, jakoś za bardzo się chyba przypalił. Kurczę. Spróbuję. Ojej, jakie gorące. Mój język. Spróbuj go schłodzić. Rzeczywiście, musi ostygnąć. Gdzie tam lodówka? Włożę do niej na chwilę mojego lizaka, tak będzie lepiej. O, wspaniale. Dodam cukier do tego czerwonego syropu. Świetnie. Jakie pyszne słodycze otrzymam. Idealnie. Pozostało tylko troszkę pomieszać. No i gotowe. Wyszedł mi taki rulonik. Zaraz go zwinę. Bellissimo. Muszę jeszcze tylko dodać troszkę białego. Skleję te kolory razem i powstanie niesamowity lizak. Widzicie? Jak na rysunku. Jestem genialnym szefem kuchni. Gdzie jest mój lizak? Ciekawe, czy jest już gotowy. Ojej, nie chcę się odkleić. Aj, jak to boli. Zaniosę go, Kate. Patrzcie, jakiego lizaka zrobiłam. Ojej, jaki wybór. Co to jest? Oj, to nie pachnie zbyt ładnie. I smakuje ohydnie. A to co? Coś dziwnego. Pachnie nieźle. Smakuje całkiem nieźle. Co? Dlaczego ona wzięła rękę mojej lalki i ją oderwała? Co za masakra.
Ojej, a tego lizaka muszę spróbować. Jaki piękny. Pyszności. Ten jest najlepszy. Yes! Nie miałem co do tego wątpliwości. Jeszcze chwilka. Arbuz, chcę arbuza. Co z nim zrobić? Jak go otworzyć? Może spróbuję tak. Użyję całej siły. A masz! A ja użyję tej piły łańcuchowej. Szybko się z nim rozprawię. A, dlaczego? Nie rzucaj we mnie swoich śmieci. Wednesday, uważaj. Tu to jakieś resztki. Przepraszam, jestem zajęta. Zrobiłam idealnego arbuza w kształcie mózgu. Proszę bardzo. Cóż to za dziwne danie. Ja zrobię o wiele lepiej. Okej, odkroimy kawałek. Dobra. Nie będzie mi to już potrzebne. Wezmę blender i zamienię całość w płyn, nie dotykając skórki. A teraz muszę wylać cały nadmiar. To będzie niesamowicie smaczne. Wsypuję żelatynę. Dobrze, trochę wody. I wymieszam. No i barwnik oczywiście. Zrobię słodkiego arbuza. Będzie pyszny. Konsystencja idealna. Fu, to jest obrzydliwe. Nie zgadzam się. Kontynuuję. Najpierw wleję czerwoną galaretkę. Potem pomarańczowo. Żółto. Wymieszam wszystkie kolory tęczy. Zrobię warstwy i przykryję skórką z arbuza. Właśnie tak. Mój przysmak jest niesamowity. Zaraz cię załatwię. O nie! Teraz boli mnie ręka. Co za pech. No trzeba jej pomóc. Patrz, co tu mam. O, ręce uratowane. Jestem jak kotek. Niech ci będzie. Nie uderzę już tak mocno w arbuza, proszę. Patrz, cyk i po wszystkim. To takie proste? Dzięki. Polecam się. Okej, biorę łyżeczkę. Postaram się ją utrzymać. I... oto moje danie. Nasze arbuzy są gotowe, wybieraj. Od którego zacząć? Okej, niech będzie ten. Jak to się je? Wezmę kę z łyżką. Spróbuję. No, to jest naprawdę dobre, ale jakieś takie zwykłe. Co to za mózg? Jakoś nie mam ochoty tego jeść. No dobra, spróbuję. To bardzo dobre, naprawdę. Ojej, a co to takiego? Czy ja sama mam go kroić? Dobrze, lepiej wezmę do tego nóż. Rozetnę arbuza i zobaczę, co jest w środku. Wow, to takie ciekawe. No to się nazywa arbuz. Najsmaczniejszy, niesamowity. Oczywiście ten arbuz wygrywa. Co ty powiedziałaś? Dobrze, ty wygrywasz. To niesprawiedliwe.